Organizatorzy pierwszego ogólnopolskiego przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego byli z nim związani osobiście. Chcieliśmy, żeby Przemek był cały czas z nami obecny, mówili. Mieliśmy okazję go wiele lat temu poznać. Ja mówię tu o sobie i o swoim mężu. Przeszliśmy niejedno z Przemkiem. Mąż był wiele lat menadżerem Przemka. Także no, chcieliśmy, żeby Kołobrzeg również i dla niego stał się takim stałym miejscem i przestrzenią, gdzie on po prostu będzie z nami. Pierwsza edycja ogólnopolskiego przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego trwała 2 dni. W piątek w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się część konkursowa. Wystartowało w niej 16 wykonawców z całej Polski. W sobotę śpiewano piosenki, do których muzykę skomponował sam Przemysław Gintrowski. Dla jego żony i córki to było bardzo ważne wydarzenie. Bardzo się ucieszyłyśmy, bo jak Jacek Pechman do nas zadzwonił, no to było to dla nas spore zaskoczenie. Ja wiem, że Przemek wielokrotnie w Kołobrzegu bywał, wielokrotnie bywał na takich imprezach, nazwijmy to, które gdzieś tam przez Jacka czy przez Kasię były organizowane. Twórczość taty na pewno jest bliska, prawda, sercu? No bez wątpienia, też trochę nawet śpiewam tych piosenek. Nie, bardzo dobrze znam, jak byłam mała, to też miałam okazję jeździć z tatą do studia i widzieć, jak tak naprawdę od zalążka. Organizatorem pierwszego ogólnopolskiego przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego Pamiątki było Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna w Kołobrzegu.